Założenie jest proste. Nogi same mają rwać się do tańca. Działdowo zachęca do ruchu poprzez kroki taneczne. Mowa o biciu rekordu. Roztańczone miasto to akcja aktywizująca lokalną społeczność. Jak widać, skutecznie. Zabawa jest kontynuowana już po raz trzeci. W poprzednich latach, w pierwszym roku ponad 300 osób wzięło w niej udział, w ubiegłym roku ponad 500. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie to co najmniej 700. Wysoka frekwencja tylko motywuje władze miasta do organizowania spotkań rozrywkowych. Ta forma przyjęła się na dobre. Trzymajmy kciuki za bijących rekord. Przed nimi z każdym rokiem coraz trudniejsze zadanie. Statystyki błyskawicznie rosną. Ludzie to lubią. W ostatnich dniach doskwierał nam upał i wszyscy jesteśmy zmęczeni, więc myślę, że dzisiaj jest ten czas, kiedy można napić się zimnego piwa, kiedy można porozmawiać ze znajomymi, potańczyć, pobawić się, no i posłuchać dobrej muzyki. Akcja Roztańczone Miasto odbywa się w ramach Dni Działdowa. Imprezie towarzyszy szereg atrakcji. W tym roku jednym z większych wydarzeń był koncert zespołu Afromental.